Poniedziałek, 10 lutego, Malwina Muzyczka, witam i zapraszam na magazyn miejski. A dzisiaj w programie? SLD odkrywa karty. Cukrzyca, problem interdyscyplinarny. Podsumowanie lig LZS. Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie dążył do przywrócenia poprzedniego podziału administracyjnego. Między innymi ten plan przedstawiono w sobotę na konferencji prasowej. Na konferencji oprócz działaczy i członków SLD obecni byli również poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniew Matuszczak oraz Piotr Zawrotniak, sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD. W trakcie sobotniej konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej partia przyznała, że będzie dążyć do przywrócenia poprzedniego podziału administracyjnego. Dzięki zaprezentowanej podczas konferencji ankiecie Sojusz chce poznać opinię zamościan dotyczącą strat i zysków miasta oraz ewentualnej poprawy warunków życia jego mieszkańców w związku z obecnym podziałem administracyjnym. Ankiety dla zainteresowanych będą dostępne w siedzibie zamojskiego SLD, natomiast wersje elektroniczne na stronie internetowej zamojskiego biura Lewicy. 15 lat to budowa Polski z jednej strony metropolitarnej, z której korzystają duże aglomeracje miejskie kosztem całych regionów. Jeżeli popatrzycie, co się buduje i co się rozwija na terenie województwa lubelskiego, na terenie województwa mazowieckiego, podkarpackiego czy innych obecnych województw, rozwijają się jednym wielkim placem budowy, są obecne siedziby województw. Natomiast Polska prowincjonalna się zwija, jest coraz mniej miejsc pracy, coraz mniej urzędów administracji rządowej, ogólnej i specjalnej. Jest coraz większa migracja, a jedynym pracodawcą w chwili obecnej, największym na terenie byłych miast wojewódzkich, są samorządy. W trakcie konferencji został ogłoszony również oficjalny kandydat zamojskiej Lewicy do zbliżających się wyborów Parlamentu Europejskiego. Będzie to dr Irena Kurzępa, która będzie startowała z pozycji numer 3. Ale chciałbym nadmienić, że jeszcze z naszego regionu będzie startowała z pozycji ostatniej przewodnicząca Rady Powiatu Zamojskiego, pani Gertruda Miarowska. Padło również pytanie do Jerzego Nizioła, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość, odnośnie pogłosek na temat jego startu w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta Zamościa. Odnośnie zbliżających się wyborów, Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak również Lewica Zamojska ma bardzo wielu dobrych kandydatów na prezydenta. I kto tym kandydatem będzie, to zadecydują koledzy i koleżanki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Po konferencji prasowej odbyło się spotkanie opłatkowe. Już po raz siódmy do Zamościa zjechali specjaliści w dziedzinie diabetologii na konferencję zatytułowaną Cukrzyca – problem interdyscyplinarny. Konferencja skierowana corocznie jest do wszystkich lekarzy z całej Polski, diabetologów, internistów, lekarzy rodzinnych i wszystkich zainteresowanych problemami związanymi z cukrzycą. Do Zamościa przyjechali specjaliści z całej Polski. Uczestnicy naszej konferencji są bardzo zadowoleni z obecności, bo proszę Państwa, to są najnowsze wiadomości świata w dziedzinie diabetologii, tym razem kardiologii również, które praktycznie rzecz biorąc są dostępne dla wszystkich lekarzy. Nie wszyscy mamy możliwości wyjeżdżać na kongresy, po pierwsze, że drogi, po drugie daleko, czasami czas nam nie pozwala. Natomiast tu mamy wszystko z pierwszej ręki, najwyższej rangi i oczywiście najświeższe, jakie tylko możemy osiągnąć wiadomości. W tym roku rozmawiano o cukrzycy oraz chorobach kardiologicznych. Jak się okazuje, około 70% zgonów osób z cukrzycą spowodowanych jest problemami kardiologicznymi. Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca to bardzo kompatybilne choroby, czyli współistnieje ze sobą bardzo często. Leczenie nadciśnienia tętniczego w cukrzycy jest niezwykle ważne, ponieważ jest takim podstawowym czynnikiem ryzyka śmiertelności u pacjentów z cukrzycą. Dlatego też wszystkie towarzystwa, przede wszystkim Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Towarzystwa Diabetologiczne podkreślają rolę tego właśnie czynnika ryzyka jako kluczowego w odpowiednim leczeniu. W ostatnim czasie pojawiły się nowe zalecenia dotyczące właśnie tego problemu i z tych zaleceń jednoznacznie wynika, że u pacjentów z cukrzycą ciśnienie tętnicze powinno być zawsze poniżej 140/80. Tylko to gwarantuje nam skuteczne leczenie nie tylko cukrzycy, ale wszystkich innych czynników ryzyka.
Na konferencji zaprezentowano też zastosowanie wybranych leków w leczeniu cukrzycy drugiego typu. Tematem tym zajął się profesor doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Małecki. Będę mówił o nowej grupie leków, takiej grupie leków, która jest już na rynku światowym od 10 lat. To są leki inkretynowe, takim fachowym językiem określane nazwą DPP-4 inhibitory. 10 lat to jest na tyle krótki okres, że ciągle można jeszcze tą klasę leków uważać za nową. Z drugiej strony na tyle długi, że można sobie już wyrobić pewne doświadczenie. No niestety w Polsce mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, że ta klasa leków nie jest przez państwo refundowana. W związku z tym ciągle jeszcze, ja bym powiedział, stopień naszego zaznajomienia się z tą klasą leków jako lekarzy, diabetologów nie jest tak daleko idący, jakbyśmy chcieli. Stopień korzyści, jakie mogą odnieść nasi pacjenci z tych leków, także nie jest wystarczający. Niestety problem cukrzycy dotyka coraz więcej osób. Ich liczba jest szczególnie wysoka w województwie lubelskim. Na Lubelszczyźnie na cukrzycę choruje nawet około 90 tysięcy ludzi. W związku z tym to są takie dwa średniej wielkości miasta na Lubelszczyźnie. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, czyli tą zależną od insuliny, to choruje na nią 1/4, czyli około 15 tysięcy osób. Także jest to duży problem. Województwo lubelskie jest województwem, jednym z trzech województw o najwyższej chorobowości z powodu cukrzycy. Ona wynosi powyżej 5% dorosłych mieszkańców Lubelszczyzny. Także co 20 dorosły mieszkańc Lubelszczyzny ma cukrzycę. Organizatorem konferencji corocznie jest poradnia diabetologiczna Szpitala Wojewódzkiego imienia papieża Jana Pawła II w Zamościu. Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu podsumowało Ligi Halówki Chłopców i Mężczyzn. Finałowe rozgrywki Zamojskiej Ligi Ludowych Zespołów Sportowych w halowej piłce nożnej piłkarska kadra Czeka sezonu 2013-2014 o Puchar Starosty Zamojskiego rozegrano w sobotę 8 lutego na hali sportowej Zespołu Szkół Wsi Tańcu. Rozpoczęliśmy 16 listopada 2013 roku, dzisiaj 8 lutego zakończyliśmy finały. Startowało 10 drużyn, ponad 150 zawodników startowało w naszych rozgrywkach. Przez 8 razy spotykaliśmy się, piękna zabawa, graliśmy na terenie miasta Zamościa, powiatu zamojskiego, w halach sportowych, w zespole szkół numer 5 i w Sitańcu, w Płockim, no i w Żdanowie. Zabawa była piękna, wszyscy zadowoleni, bo dzisiaj uroczyste zakończenie. To jest liga LZS-owska. Ta liga to już jest bodajże 9 sezon, to jest bardzo fajna rzecz dla nas, bo nigdzie na Lubelszczyźnie nikt nie organizuje takich rozgrywek, natomiast my mamy możliwość prowadzenia dzieci z gimnazjów przez kilka miesięcy, bo to trwa od listopada, także to już czwarty miesiąc ta liga trwa i mamy naprawdę możliwość zrobienia niesamowitej selekcji do grup, do reprezentacji szkoły czy klubów. W rozgrywkach zwyciężyła drużyna STS Gryw Gmina Zamość zespół drugi. Na drugim miejscu plasował się zespół Gaudium Zamość, natomiast brąz trafił do drużyny zespołu szkół numer 6 w Zamościu. Królem strzelców został Kacper Cebula z drużyny STS Gryw drugi, który strzelił 21 bramek. Najlepszy bramkarz to Dominik Niemczyk z drużyny Gaudium Zamość. No dobrze nam poszło, wszystkie mecze wygraliśmy, tylko przegraliśmy z dwójką 3-2. A tak to wszystko było dobrze. Jak w ogóle oceniasz tą ligę? Czy tu jest wysoki poziom? No, wysoki trochę. W niedzielę rozegrano finały Zamojskiej Ligi Ludowych Zespołów Sportowych w halowej piłce nożnej klubów, uczelni i zakładów pracy sezonu 2013-2014 o Puchar Prezydenta Miasta Zamość i Starosty Zamojskiego. Pierwsze miejsce w Zamojskiej Lidze to była drużyna Komendy Miejskiej Państwa Straży Pożarnej w Zamościu. Miejsce drugie Gminny Klub Sportowy Potok Sitno, pierwszy zespół, miejsce trzecie i Tempo Hetman Oldboye pod wodą Roberta Wieczerzaka, byłego trenera Hetmana. Miejsce czwarte to była drużyna Renesansu Zamość, która w roku ubiegłym zwyciężyła. Miejsce piąte to była drużyna Fabryka Futbolu Zamość pod wodą Pawła Lewandowskiego, drugiego trenera Omegi Zamość. Królami strzelców zostali Zbigniew Pawliszak, Potok Sitno, zespół pierwszy, 30 bramek. Przemysław Gałka, Login Profit Zamość, drugi zespół, 27 bramek. Rafał Paszczuk, STS Gryf, 24 bramki. Najlepszy bramkarz to Łukasz Sowa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Nie oceniam bardzo dobrze, no, poziom był bardzo wysoki. Zawodnicy dobrze grali. No, gdyby nie zespół, to mi też by się nie udało osiągnąć tego. Podwójny sukces, tak. Cieszy mnie to bardzo, że
Po prostu forma rośnie, bo w tamtym roku też broniłem akurat tej statuetki i jestem bardzo zadowolony, że po prostu, że dalej jestem w tej samej formie, co w tamtym roku. Jak oceniasz rozgrywki? Czy poziom był wysoki? Bo wydaje się, że skoro zajęliście pierwsze miejsce, to raczej nie mieliście większych trudności, czy były? To znaczy nie, no w tym roku też poziom był bardzo wysoki, dużo drużyn i szczególnie z tego jestem zadowolony, że właśnie tylu dobrych bramkarzy było i wybrali akurat mnie. W naszym powiecie myślę, że nie ma zorganizowanego lepszego turnieju niż tutaj, niż organizuje właśnie Stowarzyszenie ZTS. Także warto organizować i powiększać grupę zawodników i drużyn uczestniczących w tym turnieju. Puchary, medale i dyplomy zwycięzcom wręczyli poseł do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Bratkowski, a także wicestarosta zamojski Jerzy Sobczuk. Ludowe zespoły sportowe dobrze wpisały się w krajobraz Zamościa, powiatu zamojskiego i wszędzie tam, gdzie mówimy o tej rywalizacji sportowej, o zabawie również sport, to LZS-y są i dzisiejszy tutaj finał ligi w piłce nożnej szkół, to świadczy o tym z jednej strony, że jest wola, bo szkoły uczestniczą. Jeżeli dzisiaj mieliśmy w finale 10 szkół, to widać jest potrzeba. Oczywiście dzisiaj nie ma przegranych, wszyscy są zwycięzcami, bo ci młodzi ludzie, młodzi chłopcy, jak widać, dynamicznie się rozwijają i chcą tego sportu i za to trzeba naprawdę podziękować wszystkim tym, którzy dają ten taki impuls. Chodzi o tą chęć, o tą współpracę, a jak będzie nas więcej, więc myślę, że na pewno te ludowe zespoły sportowe będą działać jeszcze długo w naszym kraju. Patronat medialny nad zawodami sprawowała telewizja kablowa Zamość Wideokadr. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.